opóźnień spowodowanych mrozami i szerszym zakresem remontu w sierpniu generał Zaruski powinien wypłynąć w pierwszy rejs. Tak zapewnia armator jednostki gdański Mosil, który dzisiaj zaprosił dziennikarzy, by pochwalić się postępem prac na żaglowcu. W 2008 roku żaglowiec, który niszczał w porcie we Władysławowie, odkupiło miasto Gdańsk. Rok później rozpoczął się remont jednostki, która miała być gotowa na Euro 2012. Okazało się jednak, że ten termin jest nierealny. Rzeczywiście bardzo chcieliśmy, by był taką wisienką na torcie tego Święta Sportu w Gdańsku. Natomiast dwie poprzednie bardzo ciężkie zimy, które spowodowały opóźnienia w remoncie kadłuba oraz stopień remontu tego kadłuba, zakres remontu tego kadłuba, który uległ znacznemu zwiększeniu, no, spowodował przesunięcie tego terminu. Gdy mrozy zelżały, prace nabrały tempa. Żaglowiec ma już wydzielone kabiny i kubryk. Są też toalety. Zamontowany został także napęd. Ta folia kryje dwa silniki diesla o mocy 105 koni mechanicznych każdy. Za miesiąc jednostka ma już mieć maszty. Armatorowi udało się zdobyć sponsora na dwa komplety żagli. 70 tysięcy złotych na ten cel wyłoży Liga Morska i Rzeczna, spadkobierca Ligi Morskiej i Kolonialnej, która w 1938 roku zamówiła żaglowiec. Ponieważ jest to jacht szkoleniowy, który będzie szkolił młodzież i wielokrotnie będą te żagle stawiane i zrzucane, więc muszą być odpowiedniej wytrzymałości na wiele, wiele lat. Na generale Zaruskim jednorazowo może żeglować do 26 osób. Jednostka ma służyć morskiej edukacji młodzieży. Właścicielem żaglowca jest miasto Gdańska, a armatorem gdański Mosir.